Pokój i dobro, kochani. Dziś jest 26. niedziela zwykła, 29 września, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Cała liturgia słowa, kochani, dzisiaj odpowiada na pytanie, gdzie jest prawdziwy wróg zbawienia, a gdzie go tak naprawdę nie ma. I nie ma co koncentrować na tym, co może nas rozpraszać, ale na tym, co jest prawdziwym, realnym zagrożeniem duchowym. I kiedy patrzymy na dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Liczb, widzimy, że jest opisywana sytuacja, kiedy Pan stąpił w obłoku i rozmawiał z Mojżeszem. Wówczas 70 starszych zostało napełnionych Duchem Bożym i wpadli w uniesienie prorockie. Ale dwóch mężów, Eldad i Medad, nie poszli na zgromadzenie ogólne, ale pozostali w obozie, a mimo wszystko zostali napełnieni Duchem Bożym i wpadli w uniesienie prorockie. I wtedy Jozue, syn Nuna, powiedział do Mojżesza, że powinien zabronić im, aby oni nie wpadali w uniesienie prorockie. Tak jakby uzurpował sobie, że tylko oni, ci, którzy byli na tym zgromadzeniu, mają do tego prawo. I wtedy Mojżesz powiedział, czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował i aby mu Pan dał swego ducha. I podobna sytuacja opisywana jest w dzisiejszej Ewangelii, kiedy apostołowie donoszą Jezusowi, że spotkali kogoś, kto wyrzucał złe duchy mocą Jezusa i zabronili mu tego. Jezus powiedział, przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. A więc, kochani, dzisiejsze pierwsze czytanie, dzisiejsza Ewangelia mówią nam, abyśmy nie dopatrywali się wroga tam, gdzie go tak naprawdę nie ma. Gdzie jest w takim razie prawdziwy wróg naszego zbawienia? O tym mówi nam dalsza część dzisiejszej Ewangelii. Otóż wrogiem naszego zbawienia jest grzech. Jezus mówi, jeśli ktoś stałby się powodem grzechu, jednego z tych małych, którzy słuchają Słowa Bożego, to lepiej byłoby dla niego, żeby kamień młyński uwiązał sobie u szyi i rzucił się w morze. Jeśli na przykład twoja ręka jest powodem grzechu, odetnij ją. Jeśli twoja noga jest powodem grzechu, odetnij ją. Jeśli twoje oko sprawia, że twoje wnętrze staje się zainfekowane, to wyłup sobie to oko. Oczywiście Żydzi bardzo często stosowali zasadę tak zwaną hiperbole, czyli jakiegoś takiego wyolbrzymienia, dlatego że kiedy chcieli powiedzieć o czymś bardzo ważnym, to czasem przesadzali, ale po to, żeby nie po to, żeby wprowadzić nas w błąd, ale po to, żeby ukazać, że sprawa, o której mowa, jest naprawdę wielkiej wagi. A więc naszym wrogiem jest grzech. Nie chciałbym również pominąć dzisiejszego drugiego czytania z listu świętego Jakuba Apostoła. Mowa jest o bogactwie. Bogactwo samo z siebie nie musi być złe, ale niewłaściwe wykorzystanie bogactwa prowadzi często do zła. Prowadzi do grzechu. Na przykład nieuczciwość w wypłacaniu wypłaty swoim pracownikom, albo na przykład wyzysk kogoś, kto nie potrafi się nawet bronić, czy na przykład krzywda, którą wyrządzamy komuś w oparciu o swoje pieniądze. Nie jest ważne, ile masz, ale ważne jest, jak bardzo ufasz pieniądzom, albo jak mało ufasz Panu Bogu. Czasem, kochani, zdarza się, że niektórzy chrześcijanie, patrząc na innych braci odłączonych, innych chrześcijan, upatrują się tam jakiegoś zła, wroga. Tam nie ma wroga, o tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Niektórzy mówią, że ekumenizm to zdrada Kościoła, to nagięcie się w stronę tych wszystkich, którzy odeszli od jedności. Oczywiście nie możemy pomijać tego, że jesteśmy różni, że mamy inną doktrynę. Ale jeżeli będziemy zwalczać się nawzajem, jeśli nie będziemy potrafili razem modlić się jak bracia, nie będziemy mogli razem na przykład współpracować w dziele charytatywnym albo jakimś kulturalnym, to wówczas jesteśmy biedni i godni politowania. Czasem na misjach ludzie, którzy słyszą o chrześcijanach, którzy przychodzą z różnych wyznań chrześcijańskich, są zgorszeni, dlatego że zaraz, wy wyznajcie Chrystusa, wy również, wy macie tę samą Ewangelię i wy jesteście różni i wy zwalczacie się nawzajem. My nie chcemy takiej Ewangelii. Gdyby na przykład zdarzyło się, że ktoś z państwa islamskiego przybyłby do Polski, to nie pytałby, czy jesteś katolikiem, czy prawosławnym, czy ewangelikiem, ale jesteś chrześcijaninem, okej, to my ciebie zwalczamy. Jesteśmy w stanie skrócić ci o głowę. A więc, kochani, jako chrześcijanie powinniśmy się razem jednoczyć. Tak jak powiedziałem, nie pomijajmy naszych różnic, bo one są i pewnie będą, ale żebyśmy potrafili razem współpracować, razem wychwalać Pana Boga.
uczyć się i żeby ta wymiana darów w nas następowała. Na zakończenie, kochani, abyśmy byli silni przeciwko prawdziwemu wrogowi, jakim jest grzech, a nie nasi bracia, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.